Witam w Wrocławskim Magazynie Miejskim. Witam Państwa, Artur Kisielewicz. Oto co dziś zobaczymy w programie. Turniej tenisa stołowego. Rozmowa dnia. W małej sali hali widowiskowo-sportowej odbył się turniej tenisa stołowego. Zawody przeprowadzono w dwóch kategoriach wiekowych, do lat 15 i Open. Rywalizacja przeprowadzona była na kilku stołach pod czujnym okiem sędziów. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe puchary, dyplomy oraz drobne upominki. W kategorii do lat 15 wygrała Anna Dąbrzał, natomiast w grupie Open najlepsza okazała się Zuzanna Dąbrzał. Turniej zorganizował Ośrodek Sportu i Rekreacji w ramach aktywnych wakacji z OSIR. Rozmowa dnia, witam Państwa bardzo serdecznie. Moim i Państwa gościem jest dziś pan Daniel Gorczyca, prezes Inowrocławskiego Klubu Kyokushin, trener karate, sędzia międzynarodowy. Czy powinienem powiedzieć sensei jednak? Tak, wystarczy. Sensei znaczy nauczyciel, więc to nauczyciel. To jak już jesteśmy przy takich właśnie słowach związanych z karate, to co to jest Kyokushin właściwie? Kyokushin jest to jedna z odmian karate, bo karate jak wszystko na świecie pączkuje w wielu kierunkach. Kyokushin jest takim stylem pełnokontaktowym i są generalnie na świecie są dwa style. Styl bezkontaktowy i kontaktowy. No i my reprezentujemy tę odmianę kontaktowego karate. I co daje taki styl, a szczególnie co daje dzieciom? Dla mnie, według mnie, to przede wszystkim trening charakteru. To jest znakomita szkoła charakteru. Nie? Bo nie przychodzą sukcesy szybko? Nie. Wbrew pozorom nie. No. To znaczy niektóre dzieci są zdolne, bo to tak jak w każdym sporcie, trafi się perełka, który potrafi szybko przyswoić, ale z reguły tacy ludzie się bardzo szybko zniechęcają, bo jak szybko sukces, to i brak motywacji, nie? Mhm. No, trudne takiego utrzymać jest zawodnika przy sobie, natomiast ci, którzy ciężko pracują, jakże odniosą sukces, to doceniają wartość tego sukcesu. Nie? No ale z pewnością oprócz charakteru, tej cierpliwości, o której wspomnieliśmy, to daje też takie walory sportowe, na przykład koordynacji prawdopodobnie. To na pewno. Sprawność ogólna, co dzisiaj bardzo kuleje, jest ważna i tutaj w tym przypadku staramy się rozwijać tą sprawność ogólną u dzieci i u dorosłych też. I udaje się. A od jakiego wieku przyjmujecie dzieci? Warto w ogóle trenować karate? My przyjmujemy dzieci w wieku powiedzmy 4-5 lat, kiedy już dziecko zaczyna nawiązywać kontakt z trenerem. Jak nawiązuje kontakt z trenerem, no to już można z takim dzieckiem się zajmować. Oczywiście nie nauczymy go od razu karate, bo to nie o to chodzi, ale najpierw musimy go skoordynować, jakąś sprawność ogólną, żeby nabył, a potem już się bardziej rozwija. Jeżeli złapie bakcyla, no to się rozwija super, nie? Ja rozumiem, że niektórzy z nich potem na przykład zostają przy sporcie, przy karate, niektórzy rezygnują, ale być może niektórzy, na przykład kiedy mają 4 lata, zaczynają karate i po kilku latach przechodzą do innego sportu i to pewnie też jest dla nich dobre. Zdecydowanie tak. Niektórzy łączą nawet, bo w tej chwili jeden z moich takich byłych uczniów po studiach chłopak zaliczył triatlon, ale ten duży, nie? Także no, są różne zainteresowania, ale są też, bardzo dużo mam wśród wychowanków lekarzy na przykład, nie? Czyli wniosek jest jeden. Przede wszystkim w naszym klubie trenują bardzo dobrzy uczniowie, nie? To jest najważniejsze dla mnie, bo stawiamy, żeby jednak nauka była na pierwszym miejscu. No i jeśli uczy karate cierpliwości, to ta cierpliwość przy studiowaniu medycyny pewnie też jest pomaga. Pomaga. A proszę powiedzieć, jakie można mieć w karate pasy? To jest taka gradacja. Troszeczkę przypomina wojsko, troszeczkę szkołę. Pierwsza klasa, druga klasa i tak dalej, i tak dalej. Jest 10 pasów szkoleniowych, tak zwanych Q. Od pomarańczowego pasa, od białego pasa do brązowego. No i potem jest gradacja czarnych pasów. Nie? Z tym, że z czarnymi pasami to jest pierwsze 4-5 to trzeba zaliczać egzamin, a potem już dalsze pasy otrzymuje się za, jakby powiedzieć, zasługi na polu jakby szerzenia karate w świecie.
Rozumiem, że czarny pas to pas, który ma właśnie sensę. Tak, w naszym klubie jest wiele już w tej chwili czarnych pasów. Ja tu mam tam najwięcej tych tak zwanych belek, ale to nie o belki chodzi, tu chodzi o to, co człowiek robi. A czy przychodzą też dorośli, którzy nigdy nie uprawiali karate, a może nawet innego sportu? Tak, jak najbardziej. Przychodzą ludzie dorośli, którzy po prostu chcą się poruszać, a przede wszystkim czuć się pewnie, nie? Bo to nie jest tak, że ktoś pójdzie na 3-miesięczny kurs samoobrony czy czegokolwiek i będzie się umiał obronić. Nauka każdego ruchu trwa latami. Przykład małego dziecka łyżką do buzi trafia przez 3-4 lata. Dopiero wtedy bezbłędnie trafia. Dlatego no, wszystko musi potrwać. No to ja rozumiem, że teraz to są takie rozsądne motywacje, bo chyba kiedyś to było tak, że każdy chciał być Bruce'em Lee. Tak, kiedyś właśnie wiele złego i dobrego narobiły filmy o karate, nie? Bo no film to, nie każdy sobie zdaje sprawę z tego, że film to jest jednak bajka. Jakby nie patrzeć. I ludziom się wydawało, że zaczną fikać, skakać, robić salta tak od razu, bo po 5 sekundach nauki, nie? A to przecież są lata pracy. Mamy właściwie już koniec wakacji, prawie, że zaczyna się rok szkolny. Czy to jest moment, kiedy zaczynacie, czy już trenujecie? My już zaczęliśmy treningi w sierpniu. Oczywiście zainteresowani. Ci, którzy startują w zawodach sportowych, to już lipiec powinien im wystarczyć na wypoczynek, a sierpień już powinni przeznaczyć na okres przygotowawczy do sezonu i już takie treningi prowadzimy, a część jest jeszcze w tej chwili na obozie przygotowawczym. Mamy taki zaprzyjaźniony klub z Józefowa pod Warszawą, który organizuje coroczny taki obóz przygotowawczy do sezonu. I tam część naszych zawodników właśnie w tej chwili działa. A gdyby ktoś się chciał zgłosić, to jest dobry moment teraz? W każdej chwili można przyjść i jeżeli ktoś chce, powtarzam, jeżeli ktoś chce być zawodnikiem, czy być no, w ruchu, nauczyć się ruchu, to w każdej chwili może dołączyć, my nie robimy problemu. A chodzi mi o to, czy na przykład nie robicie jakiejś takiej grupy mało zaawansowanej, czy to nie ma znaczenia? To znaczy robimy z takiej grupy, robimy wśród dzieci. Natomiast wśród dorosłych nie robimy takich grup, bo dorosły jest bardziej świadomy tego, co chce. I jeżeli się będzie przykładał, to szybko dołączy do grupy, jakby szybciej. No. Czyli jeśli chcemy się zgłosić, to korzystamy z czego? Z Facebooka, z internetu? Przychodzimy w jakieś konkretne miejsce? Wie pan co? Od wielu lat nie propaguję czegoś takiego jak zapisy. Po prostu jeżeli ktoś ma ochotę, to przychodzi do klubu, zgłasza chęć i próbuje trenować. W takie zapisy to ja nie bardzo wierzę, bo przychodzą ludzie, którzy po tygodniu mówią, ale to nie jest to, bo to jest za ciężko, bo to jest... To. A tak to przychodzą ludzie przekonani, że ja coś chcę. Mhm. A jeżeli ktoś czegoś chce, to na pewno to osiągnie. Nie? To jeszcze na koniec może powiedzmy o tych takich najbardziej ambitnych, którzy chcieliby coś osiągnąć sportowo. Czy są teraz w klubie tacy właśnie zawodnicy, którzy mają już sportowe wyniki fajne? O tak. No, nie chciałbym tu wymieniać nazwiska wszystkich. Ale bo to się nie da, bo zawsze można kogoś skrzywdzić, że kogoś pominę czy coś takiego, ale jest grupa około 40 dzieciaków, którzy chcą startować w zawodach w różnym wieku, nie? Od 8 do 18 lat. Nie? I każdemu takiemu zawodnikowi stwarzamy możliwość, żeby w tych zawodach wziął udział i mogą się wyżyć. A kto stał kiedykolwiek w jakichkolwiek zawodach sportowych na podium, to wie, jakie to jest przeżycie. Nie? I to jest chyba największa motywacja do działania. Nie? Przykład teraz były Mistrzostwa Europy. Jaką radość przeżywaliśmy, że nasi zawodnicy stawali na podium. A dla dzieciaka stanie na podium to jest naprawdę ogromna satysfakcja. My dajemy taką możliwość. Kto chce taką satysfakcję poznać, zapraszamy na treningi, a jeśli nawet nie, to po prostu będzie miał fajną zabawę, będzie lepiej fizycznie wyglądał i miał no, też dobry charakter.
Miejmy nadzieję, że to te cele spełniamy. Zapraszamy w każdy dzień tygodnia od godziny 8 do 22 jesteśmy czynni na ulicy Budowlanej 4 i zapraszamy. Zapraszamy. A moim Państwa gościem był Sensek Daniel Gorczyca. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To już wszystkie informacje w dzisiejszym Inowrocławskim Magazynie Miejskim. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.